Siema, witam ponownie w Eposzku. Dzisiaj sobie zaczniemy endgame. No i plan jest taki, żeby ogarnąć też ten ekwipunek. No bo trzeba resy ogarnąć. Czasami tak średnio, chociaż tu gdzie nie gdzie połowę mam. Voida, Necro na pewno trzeba ogarnąć. Dodatkowo idole muszę ogarnąć, bo nie mam prawie w ogóle. O, w ogóle wywalone nad miałem. Więc te dwie rzeczy na pewno będzie trzeba poogarniać. A potem zobaczymy co dalej. No i na pewno pofarmimy sobie mapki, nie? Trzeba pofarmić trochę mapek, wbić level tej rangi, reputacji, frakcji. No i ten favor, nie? Żeby mógł sobie pokupować już jakieś fajne itemki i żeby było lepiej. Także na początek co? Chyba glify. Pójdziemy tu w runy, glify. A potem się zobaczy. 58 level. Ja mam level typ wykryte uszkodzenie lub brak danych. What? Gra mi się popsuła i co, nie załaduje mnie? Chodzi na to, że nie. Dobra, to ja muszę gierkę zresetować w takim wypadku. Dobra, gierka zresetowana, jakieś tam 2 mega mi pobrało. I uwaga, czy to działa tym razem? Chyba tak, dobra, działa. O, i level upik. Dodatkowo dropnął jakiś idol. Ale jest on shitowy, więc nie będę go zakładał. Jeżeli chodzi o level. Zastanawiam się, czy jest to opłacalne, żeby w to dawać. Pytanie, czy jest tu coś lepszego. Słowo runiczne, lawina. Życie, wytrzymałość, mana. Generacja życia. To by było w miarę spoko. Wydaje mi się, że nie ma tu nic ciekawego. Pancerz. Może w to pójdę, trochę HP-ków. Regeneracja życia i część mojej regeneracji życia przywraca też osłonę, więc to mogłoby fajnie działać. I jeszcze sobie tutaj dodamy tego Fireballa. Pytanie co? Chyba dam to. Dobra. Dobra, szybka mapka, ogólnie clear tego buildu. Podoba mi się, fajnie to działa. Tylko troszkę CD-ków brakuje nadal, nie? Żebym mógł to częściej po prostu odpalać. A teraz ja tak, że skończy się, no i chwilę muszę poczekać i dopiero wtedy mogę znowu odpalić. Co my tu mamy? Tajemna dominacja, syf. Syf. I syf. Także same shity. Tutaj co, runki. I tutaj int. Zbroń miotanej to nie, odbroń jest zimno. Dobra, czyli lecimy dalej. Kolejna mapka. Te glify chyba. Albo tutaj, o i tu później idole są. Dobra, wbiłem level tego glifa. Aha, i w co miałem dawać? Pyk, dobra. Także idziemy teraz po te idole. I zobaczymy, czy coś fajnego poleci. O, jeszcze kapliczka z idolami. Także idealnie. Jeszcze level wpadł. Jezu, musiał wstać chłop. Dobra. Co my tu mamy? Broń żywiołowa, życie, witalność, obrażenia fizyczne, odporność, obrażenia zimno. I tu są same shity. Dobra, także obrażenia zimno.
Jeszcze trochę brakuje, żywiołowa. I tu mamy życie. No i na razie, a tu jeszcze coś mam. Odporność nekrotyczna. Dobra, no to później się i tak powymienia, nie? To jest na przykład do wymiany. To jest do wymiany, no bo jest niby 5% HP, czyli spoko. No ale te zwiększone obrażenia od zimna mi się średnio przydadzą. Dobra. Wbiłem level, także dodamy sobie znowu to. I zrobimy sobie Nemesis. Pytanie, czy tu będzie coś ciekawego. Więc tak, tu mamy syf. Obrażenia od zaklęć. Łuk też syp. No i ten mieczyk też, kurde, słaby. Czyli co? Wypędzenie. Zobaczymy. Czekamy na jakieś lepsze itemki. No i dobra, mapka gotowa. I tak, tu syf. Tu shity. Obrażenia w czasie. Obrażenia od ognia w czasie, od zimna. Nie no. Gigalipa. Nic fajnego nie poleciało. Ale pierścionek chyba fajny miałem. Szybkość ruchu, szybkość czasu, odnowienia dla ominięcia. To jest ominięcie? Chyba spacja. Multalność int, czekajcie. Który pierścionek? Ten chyba. Bo tu mamy... A nie, to był chyba ten. Tylko no... Baza szansa na kryte jest chyba lepsza od tego. 78% zwiększone obrażenia od zaklęć. Jakby mi to sobie mógł rolnąć. Spróbować na coś fajnego. Int. Super. Dawaj, ulepsz... Aha, nie mogę ulepszyć. I tu bym jeszcze dał odporność na co? Na co ja potrzebuję dużo odporności? A, na Voida. Pustka. O, i nawet mogę to dać. Cyk, cyk. No dobra. I zamienimy sobie zamiast tego. Jeszcze odporności żywiołowe. Fajny pierścionek, fajny. Także powoli resy idą do góry. No i co my tu mamy ciekawego? Z łapek ciekawych. No to chyba... Nie wiem, gold. Idziemy, arenka. Mój build na arenki powinien być całkiem przyjemny, tak mi się wydaje. Bo tu mobki idą do mnie. No i ja sobie tylko biegam z odpalonym skillem, nie? No i level upik, 55 level. A arenkę fajnie się robi tym buildem, no. Bo wszystkie mobki do mnie lecą. Ja tak w zasadzie sobie odpalam skillka. No i ewentualnie, no jak są wręcz mobki, no to muszę doskoczyć, nie? Ale... Ale ogólnie jest mega fajnie. Mega przyjemnie się gra. Jeżeli chodzi o arenki. Tylko no tak mówię, no te cooldowny jeszcze, nie? Bo teraz chwilę muszę czekać. Nie robię damage'ów właśnie przez to, że... No tak długi cooldown. Dosyć sporo, że mam shielda. Więc póki co przynajmniej nie umieram. A jak będzie potem, to zobaczymy. No i tyle. Mapka zrobiona. Naszyjnik jakiś. Pasek. Nie, nie chcę. Wybieramy sobie złotko. Tutaj też nic ciekawego powie. O, o, o! Obszar dla zdolności obszarowych, ale do tego to musiałbym mieć jeszcze dorzucić inta. Które to były? Nie będę do tego dorzucił inta. Gdzie jest int? Inteligencja. Ile ja tu mam? 8.
4, 5, 7. Cyk. Jak to wygląda? Mam jeden inta mniej. Odporność fizyczną mam max. No tylko Voida teraz mam giga malutko, nie? Więc Voida na pewno będzie trzeba zmienić. No i stąd fizyczną mógłbym wywalić, no ale tą regenerację życia to zostawię. No dobra, zobaczymy. Jakiś itemów będę mógł wywalić. Regenerację. Odporność fizyczną, nie? No. Także tyle i do następnego.